Chodzisz do wróżki? Nie, 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 ja jestem <grymne> bardzo racjonalny i piosenka z, o wróżce z Piwnej 7 to jest oczywiście tylko, to jest tylko przeze mnie wymyślone. Już za chwilę spotkam się z artystą, o którym spokojnie można powiedzieć, że jest muzyczną wizytówką Krakowa. Wrażliwy, refleksyjny, przesiąknięty magią Krakowa, Docna. Lider zespołu Pod Budą, Andrzej Sikorowski. Zapraszam. Bardziej święta. Z wielu pieców się jadło chleb i od lat przyglądasz się światu, jak głoszą słowa twojej piosenki z repertuaru Marii Rodowicz. No tak, no chcesz mi wypomnieć wiek, tak? <laughs> no właśnie tych wiosen wypominać nie będziemy, ale wiek sceniczny już wypada, co? No, można zupełnie. Ja się, ja się z nim nie ukrywam, bo, bo ja się bawię. Przygoda moja estradowa trwa pół wieku, więc. Pół wieku na scenie rok temu świętowaliście? Tak. Od czego się zaczęło? Od tego festiwalu studenckiego, piosenki studenckiej. Zaczęło się. Rok w... 70. Rok 70, grudzień. Ja zaśpiewałem tam piosenkę Nowy Rok. Ty jako student polonistyki. Ja byłem wtedy studentem czwartego roku filologii polskiej i wyszedłem na niechcianego wieszcza, chociaż nie miałem żadnych żadnych profetycznych skłonności i nie miałem zielonego pojęcia co przyniesie czas no ale tak wyszło. Czy możemy powiedzieć e, zaryzykować takie twierdzenie, że ojcem twojego sukcesu zarówno zawodowego e, zespołu Podbudą jak i prywatnego jest Bogdan Smoleń? A czy bardziej z ojcem zespołu Podbudą? Tak to, to tak można powiedzieć, bo on mnie zaprosił No do... zaraz, przecież e, dzięki niemu poznałeś też żonę. Zgadza się. On mnie zaprosił do kabaretu. Pod budą, o którym ja wiedziałem, że jest, bo, bo, bo mieszkałem w Krakowie. Ja już wtedy w środowisku studenckim, no powiedzmy sobie, jakąś miałem tam markę, i Bogdan mnie zaprosił, żebym zastąpił jedną ze śpiewających tam pań, Greczynkę, która wyjeżdżała do Grecji na wakacje. Ja to zrobiłem. Ona wróciła z wakacji, żeby śpiewać. Bogdan nie zrezygnował już z moich usług. I tak poznałem swoją małżonkę, z którą jestem no, po dziś dzień. I która w pierwszym składzie pod budą. Była dziś, zastępuje ją córkę. A za co kochasz Grecję? Za co ja kocham Grecję? No pewnie za pewnie za możliwość kąpania się w ciepłym morzu, pewnie za fantastyczną kuchnię, pewnie za krajobrazy, pewnie za, za pewien. Powiedzmy sobie temperament, który mają południowcy. Tańczysz zorbę? Nie nie, nie, nie. A w ogóle nie. cokolwiek tańczysz? Tak, ja nawet lubię, lubię tańczyć, ale y, mam właśnie ten y, brak otwarcia, który mają Grecy i oni potrafią tańczyć z byle powodu i weselić się... Przy jednym piwie potrafi pięciu facetów, na przykład w Grecji, siedzieć. No, w Polsce by ich uznano za nienormalnych, prawda? Jeden z piękniejszych waszych hitów na całość, <grywania> mówiąc o silnej przyjaźni, takiej męsko-męskiej. <grywania> no to jest tak, z tą piosenką historia jest następująca. Ja ją pisałem z myślą o duecie z Andrzejem Zauchą. Tylko, że niestety do tego duetu nie doszło ze względów na to, że Andrzej zginął tragicznie. Potem na płycie nagrałem to z Jorgosem Skoliasem, czyli z rodakiem mojej małżonki. A dziś z Grzegorzem Turnałem. A śpiewacie. dzisiaj śpiewam ją z Grzesiem Turnałem, albo śpiewam ją sam. No tak, artysta, który księżyc ma w butonierce. To piękne i kocham, kocham ten tekst tej piosenki zresztą jak wiele innych. No taki jest Kraków. Ja, ja, ja tego to zawdzięczam jakby miastu i, i, i bycia z Krakowem, ale jeżeli ktoś się w tym mieście rodzi. Jeżeli jego ojciec, bo mój ojciec się urodził w rynku głównym, a mój pradziadek miał stragan w sukiennicach, to, to ja jestem w jakimś sensie przyspawany do tego, do te, do tego miejsca. Chodzisz do wróżki? Nie, 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 ja jestem bardzo racjonalny i piosenka z, o wróżce z Piwnej 7 to jest oczywiście tylko, to jest tylko przeze mnie wymyślone i nie ma wróżki pod tym adresem, mimo że Piwna 7 w Podgórzu jest, jest taka ulica, jest taki, taki dom, tylko nie ma tam wróżki. Ale tą piosenką, jakże piękną, i tym teledyskiem, za chwilę się z wami pożegnamy, no właściwie wywróżyła ci i wielką karierę. Jej, I te jest, płyty. Jest, to jest Piękny tak, To w ogóle, że to w ogóle, jak patrzę na takie, na takie stare teledyski, to myślę sobie, Boże, jacy byliśmy piękni i młodzi. No. Wielkie serce do muzyki ma Andrzej Sikorowski. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Ojej. Na, na ucztę pyszną. Och, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Dziękuję Państwu serdecznie. za uwagę. Jutro znów widzieliśmy na całość. Za to wszystko, co się dawno. Spragnione więcej wyznań gwiazd, koniecznie subskrybuj nasz kanał, i nie zapomnij dać łapki w górę. Do zobaczenia.